Cześć. W tym filmie pokażę w jaki sposób skonfigurować widget 1% podatku na stronie internetowej organizacji. Tutaj widzimy na tej stronie demo widzimy jak ten widget wygląda już w praktyce w działaniu. To jest przykładowa strona i można działać w ten sposób, że albo pojawi się od razu na stronie po wejściu na stronę, albo będzie w formie takiego paska, jak kliknę w ten pasek to pojawi mi się ta informacja. Żeby skonfigurować ten widget wchodzimy do sekcji widget, a następnie 1% podatku na, w panelu organizacji na Fanami. No i tutaj możemy tak, po pierwsze, wybrać własne zdjęcie, ja tutaj mam własne zdjęcie w tle wybrane z tym takim ludzikiem, a następnie kolejne rzeczy to kolor tekstu, kolor tła, i kolor przycisku. Kolor tekstu to jest kolor ten tutaj. Kolor y, przycisku to jest to, a kolor tła to jest ten kolor, który się pojawia tutaj w tle na tym y, pasku. Kolejna rzecz to, w jaki sposób ma działać, czyli czy ma działać także po wejściu na stronę, od razu się pojawi taki tak zwany splash screen, czyli strona, która, można powiedzieć, że to jest taka strona, która nakładka na stronę, która zasłania całą treść strony. Czy też ma się pojawiać w formie takiego paska na górze, czyli po wejściu na, na stronę waszej organizacji, pojawi się w formie paska, a dopiero po kliknięciu powiększy się do takiego pełnego komunikatu. Kolejna rzecz to tytuł oraz opis, czyli to co widzimy tutaj: tytuł oraz e, opis. Kolejny element: napis na, przy, na przycisku, czy to ma być sprawdź, czy to ma być na przykład przekaż 1% podatku, oraz własny adres pod przyciskiem. Tutaj możecie na przykład skierować do. Strony, która mówi coś więcej na temat waszej organizacji, czy przekazania 1%. Jeśli nie wpiszecie tutaj żadnego, żadnego adresu, to automatycznie zostanie to przekierowane do systemu PITAX, gdzie ktoś razem z waszym numerem KRS będzie mógł wypełnić, wypełnić od razu PIT online. Tutaj możecie też na końcu strony sprawdzić, jaki KRS jest, jaki KRS jest wyświetlany. Możecie to też tutaj e, zmienić w tych ustawieniach dodać KRS czy cel szczegółowy. Są to dane, e, dane specjalnie pod kątem właśnie widgetu 1% podatku, czyli to nie jest to nie musi być ten sam KRS, który jest KRSem waszej e, organizacji, to oczywiście musi być KRS organizacji, która e, ma status OPP i może zbierać 1%, 1% e, podatku. Ważne oczywiście, żeby też zaznaczyć tutaj, że ten widget jest włączony i po zapisaniu zmian w ciągu maksymalnie dwóch minut one pojawiają się na stronie. I to wszystko dzięki.